Jestem dietetykiem i od ponad 12 lat pomagam nie tylko zredukować zbędne kilogramy, ale również odzyskać zdrowie. Odchudzanie do Sylwestra, czyli projekt, który trwa 4 tygodnie. Dzisiaj z nami jest Ala. Ala jest z Warszawy, bo większość pań, czyli 4 panie, są z Poznania i przychodzą do mnie, spotykamy się w gabinecie, ale jest z Warszawy i stąd spotykamy się tutaj zdalnie. Dla mnie to nie jest absolutnie problem, dlatego że mam pacjentów z całej Polski, z zagranicy, tak jak już wcześniej wspominałam, więc jeżeli ktoś się chce ze mną skontaktować, to jak najbardziej można online. No i z Alą prowadzimy ten projekt właśnie w taki sposób. I tak jak będziemy sobie rozmawiały o wynikach, o efektach, no to Ala waży się i mierzy w domu, ale nim do tego przejdziemy, bo dzisiaj mamy też fajne informacje dla Was. Zawsze rozmawiamy tutaj odnośnie ubytków centymetrów, ubytków masy ciała, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby odnieść się, że każdy z nas może mieć podobny problem i żeby po prostu zorientować się, co możemy zrobić dla siebie, co możemy zrobić. Być może, jeśli ktoś z naszych bliskich ma podobny kłopot, podobny problem, jakie błędy żywieniowe popełnia, a może po prostu potrzeba jakiejś suplementacji, gdzie może poszukać pomocy, no i jak na to wszystko zwrócić uwagę. Witaj, Alu. Witam Właściwie serdecznie, Agnieszko. witaj. Słuchaj, może tak na początek, tak jak ze wszystkimi dziewczynami, tak i z tobą, może przypomnijmy, jak tutaj u ciebie, tak? Sytuacja wyglądała wcześniej, co spowodowało, że zgłosiłaś się do programu, to, że ze sobą współpracujemy. Może tak pokrótce. To ja dla przypomnienia powiem, że mój problem zaczął się od zdiagnozowanej choroby tarczycy. Lekarze początkowo twierdzili, że mam nadczynność. Po zgłębieniu badań okazało się, że to jest niedoczynność. Przy okazji pojawiła się insulinooporność. Moje problemy zaczęły się od bardzo złego samopoczucia na co dzień, od wypadania włosów, od nadpotliwości, chronicznego zmęczenia. Poprzez takie sytuacje jak niemożność spania, szybkiego męczenia się i tym podobne. I największym problemem było zrzucenie masy ciała, co się okazało właśnie przez te problemy. Bo ty, Alu, próbowałaś przecież też diet, tak? Bo chciałaś, czy miałaś właściwie zalecenia w kontekście leczenia tej insulinooporności, no ale to jakoś nie zdawało egzaminu. Tak, te diety, wcześniejsze próby nie zdawały egzaminu, ponieważ ja niestety, jedząc rzekomo zdrowe posiłki, często czułam się sfrustrowana, bo nie najadałam się. Miałam takie diety bardzo ścisłe, ustawione o konkretne rodzaje produktów, konkretne jakieś potrawy, które niestety okazywały się dla mnie albo niesmaczne, albo po prostu ciężkie w przygotowaniu. Bo też jedna z przygód moich dietetyków niestety polegała na tym, że miałam bardzo sprecyzowaną dietę, jeżeli chodzi nie tylko o kaloryczność, ale także o przygotowywanie tych posiłków, tak? Dla mnie bardzo uciążliwym na co dzień, jako dla mamy opiekującej się przez jakiś czas samotnie dwójką dzieci, bo tata był tylko na weekendy z nami, było przygotowywanie posiłków opartych o gramaturę 3/4 jajka, czy pół łyżeczki, tak? I to też było dla mnie dużym kłopotem przygotowywanie takich posiłków na dzień kolejny, bo ja po prostu, no było to ciężkie, tak? Było ciężkie Ciężko. odmierzanie, odważanie, tak? Natomiast teraz, co warto zauważyć, nawet nie dieta, bo to nie jest dieta, tylko to zalecenie, które ty nam przekazałaś w tym projekcie. Największą frajdą dla mnie jest to, że ja jem to, na co mam ochotę jeść. Tylko wybieram po prostu rzeczy, które mogę jeść i które mogę łączyć, tak?
Właśnie, to jest bardzo nieważne. Tak. To, co możesz, to, co nie możesz, wiesz, jadłaś wszystko, bo wszystko miałaś zalecane, jeśli chodzi o wcześniejsze diety. Natomiast tutaj po przeprowadzeniu tego wywiadu medyczno-żywieniowego, no, wyeliminowałyśmy pewne produkty, które moim zdaniem były tymi produktami, które ci nie służą. I tak jak wcześniej podkreślałam, bo dzisiaj mamy 18 dzień wyzwania, widziałyśmy się 11 dnia wyzwania, to, że no, było ci zimno, tak? Te jelita też manifestowały dość mocno, mimo że brałaś probiotyki. No i wspominałaś też o problemach skórnych i tutaj z wywiadu zadecydowałam również, że należałoby wykluczyć chociażby te produkty mleczne, chociażby gluten, jak również no, te potrawy, które ci zaleciłam, miały być potrawami raczej ciepłymi. Powiedz mi, bo wspominałaś ostatnio już, że ta poprawa nastąpiła w kwestii chociażby właśnie jelit. Czy dalej jest dobrze? Czy zauważyłaś, że coś się pogorszyło? Bo wiesz, bywa czasami tak, że organizm zareaguje pozytywnie, ale później coś zaczyna się dziać. Jestem, zawsze was pytam, jestem ciekawa właśnie, co jest na tą chwilę w 18 dniu naszego wyzwania. W moim przypadku w pierwszych dniach to była największa różnica w samopoczuciu, tak? Ja przestałam być senna po posiłkach, poczułam przypływ energii, nie czułam takiego chronicznego zmęczenia w połowie dnia, bądź nawet od rana czasami, a rzeczą, którą zauważyłam teraz po tych no już prawie 3 tygodniach, to jest ogromna poprawa, jeżeli chodzi o moją skórę i włosy, tak? Włosy po prostu inaczej się układają, bardziej się błyszczą. Wiem, że to bardzo dużo wpływ ma na to, co ja jem, że jem znaczną większość warzywa, tak? Cera w miejscach, które była do tej pory bardzo przesuszona, czyli ta tak zwana strefa T, jest ogromna różnica. Skóra mi się tutaj nie łuszczy, tak? Nie jest przesuszona, wraca do kondycji sprzed lat, powiedziała, tak? I jeżeli jeszcze chodzi o zmiany, które zauważyłam teraz, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi, to jest bardzo duża poprawa koncentracji mojej pracy. Początkowo nie zwracałam na to uwagi, bo po prostu nie łączyłam tego z moimi ewentualnymi jednostkami chorobowymi, z jakimi się zmagam, tak? Wszyscy mówili, że okej, to są zmiany u ciebie życiowe, nowe miejsce pracy, nowe miasto, jesteś przemęczona, bo po takim długim okresie stresu w twoim życiu, tak? Okazuje się, że niekoniecznie, tak, bo no, zmiany nastąpiły jakiś czas temu, ja już się zaczęłam do nich powoli przyzwyczajać, ale dopiero teraz, w momencie, kiedy ja zmieniłam nawyki żywieniowe, w taki sposób, jaki mi zaleciłaś, ja widzę ogromną różnicę, jeżeli chodzi o moją koncentrację. Ja się potrafię skupić, ja potrafię zadania od A do Z wykonać bezbłędnie, z czym ostatnio miałam duży problem, tak, i to jeszcze tak naprawdę do dłuższego czasu, bo ja potrafiłam być bardzo rozkojarzona, nieskoncentrowana, tak jakby po prostu pewne informacje czasami nawet do mnie nie docierały albo nie przechodziły po prostu dalej, tak? Więc ja bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o samopoczucie takie obecnie, po tych prawie 3 tygodniach widzę właśnie w tej poprawie też koncentracji. Ja tutaj chciałabym zauważyć, że w momencie, kiedy mam problemy z cukrami, z wyrzutem insuliny, chociażby wpadamy w hipoglikemię, to rzeczywiście jakby organizm spędzony jest w pewnego rodzaju stres i w zasadzie on ma co robić, on się ma na czym innym skupić, na ratowaniu organizmu, na wyjście z tego kryzysu, z tego dołka, no i w zasadzie to jest bardzo charakterystyczne również przy insulinooporności, właśnie ten problem z koncentracją, który się przypisuje właśnie tym chorobom, bądź to tarczycy, bądź insulinooporności, ale chcę tutaj powiedzieć, że bardzo często osoby, które mają chorą tarczycę, mają również insulinooporność, ale z jelitami jest dalej w porządku, tak? Tak, jelitami jest, wręcz bym powiedziała, idealnie, zniknęły dolegliwości, które troszeczkę sprawiały mi dyskomfort funkcjonowania w ciągu dnia w pracy. I też jeszcze bardzo ważna rzecz, o której przedmiotowo wspomniałaś, to uczucie zimna, tak? W momencie, kiedy ja generalnie wcześniej nie miałam takich problemów, żeby mi było stale zimno, do momentu, kiedy zaczęłam mieć problemy z tarczycą. Natomiast myślę, że to nie chodziło tak naprawdę o tarczycę, bo wszyscy mówią, a bo jeżeli ktoś ma niedoczynność, to jemu jest stale zimno. U nas wystarczyło, u mnie za twoją pomocą wystarczyło zmienić te nawyki żywieniowe, tak? To nie chodzi o to, że skoro mam usuniętą tarczycę i mam swoistą niedoczynność,
to ma mi być cały czas zimno do końca życia. Ale ty masz, Alu, nadczynność masz niedoczynność? Miałeś nadczynność. Nie, ja miałam nadczynność wynikającą z badań laboratoryjnych. Natomiast organizm zachowywał się niedoczynność, tak? Więc mój przypadek był taki dość swoisty, ponieważ lekarze właśnie w ten sposób diagnozowali, że u mnie najprawdopodobniej są bardzo duże guzy, bo badania laboratoryjne wykazywały sprzeczność co do tego, co mówił organizm, tak? Wyniki laboratoryjne, czyli moje TSH wskazywało na to, że ja mam bardzo dużą nadczynność, bo miałam TSH poniżej zero, tam takiej dolnej granicy. Natomiast organizm manifestował, tak jak przy chorobie Hashimoto, niedoczynności, czyli wypadanie włosów, problemy z koncentracją, właśnie wzrastająca waga i tak dalej. Tak? Mhm. Okazało się, że to w moim przypadku trochę to było takie dość sprzeczne. Mhm. I po prostu lekarz też mi tłumaczył, że no skoro pani już ma usuniętą tą tarczycę, to ma pani taką swoistą niedoczynność organizmu, mimo tego, że wyniki laboratoryjne mamy w jakiś sposób tam ustabilizowane lekami. No i na to są leki, to oczywiście coś syntetycznego, tak? Co dostarcza mi organizmowi z zewnątrz, więc pani będzie zimno. A w moim przypadku wystarczyło po prostu wprowadzić zgodnie z swoimi zaleceniami produkty ciepłe, tak? Bo to nie organizm przez tarczycę manifestował obniżeniem temperatury, tylko przez wychłodzone jelita. No tak, zawsze gdzieś musi być jakiś problem, jakaś nierównowaga i warto po prostu przyjrzeć się organizmowi. Natomiast rzeczywiście jakby lekarze mają tutaj do czynienia z lekami, tak? Jakby z tą, jeżeli ktoś nie praktykuje w kontekście diety, ja tutaj pracuję z organizmami żywymi, ale właśnie na podstawie odżywiania, więc kiedy osoby przychodzą do mnie na kontrolne wizyty, to w zasadzie zawsze rozmawiamy i widzimy, co się z tym organizmem dzieje. Natomiast mówię, no lekarz może jedynie wyczytać z literatury, jakie są objawy. No jak się okazuje, dużo tym żywieniem możemy też zdziałać. W 11 dniu redukcja masy ciała u ciebie była 4,7 kg. I to jest znaczne też spadki centymetrów o wodach, bo w pasie minus 4, w brzuchu minus 5, w talii minus 3, biodro minus 2. U ciebie ja cię nie mierzę, u dziewczyny mierzę, więc tutaj to, żebyś sobie jeszcze nad kolanem pomierzyła, w klatce i tak dalej, to troszeczkę byłoby to kłopotliwe. Ja mam też taki swój sposób na mierzenie, więc jakby tutaj ja ciebie nie angażowałam do tego, więc mamy tylko te kilka pomiarów. No właśnie, a dzisiaj mamy 18 dzień i wcześniej napisałaś do mnie, jak rano ta masa ciała w 18 dniu wygląda. No i powiem szczerze, że no jestem niesamowicie zaskoczona, bo mamy aż minus 6,200. Ty się nie ważysz w międzyczasie, nie ważyłaś się? Czy ważysz się? Nie, do tej pory się nie ważę. Ważę się właśnie w te dni wyznaczone na nasze spotkanie rano na czczo. I powiem szczerze, że sama jestem mile zaskoczona. Bo w pierwszym momencie oczywiście była euforia, kiedy po tych pierwszych dwóch tygodniach ta waga dość znacznie spadła, czego ja się nie spodziewałam, tak? Bo ja przez tak naprawdę ostatnie półtora roku, próbując różnych metod, ta waga albo rosła, albo tak naprawdę była na jednym poziomie, a w tej chwili ona ruszyła tak naprawdę, powiedziałabym wręcz z kopyta od razu, czego ja się nie spodziewałam. I po pierwszej euforii tych dwóch tygodni mówię, na pewno od razu mi tak waga spadła, teraz się zatrzyma. A tu jestem miło zaskoczona, że ona sobie tam w jakiś sposób dalej spada, tak? Tak. I myślę, że przy moich problemach to nie są małe, to są duże ilości, tak? To są bardzo duże ilości, bo tak jak wspominałam ostatnio, tak jak rozmawiałyśmy, jak widziałam twój przypadek, to spodziewałam się, że może dopiero pod koniec naszego projektu ruszyć. Ale zobaczcie, bo tutaj chciałabym do wszystkich też zaapelować, jednak jaką rolę odgrywają jelita i kiedy jelita zostaną prawidłowo uruchomione, a mówimy przecież o tym, że i wspominałyśmy ostatnio, że ty brałaś probiotyki zalecone były przez lekarza, bo ja ci nie włączyłam nowych probiotyków, ja ci nie wymieniłam tych probiotyków, nie wymyślałam, czy ty masz jakiś tam IBS, czy masz SIBO, czy jakieś... Tylko, oj, chyba w domu jakaś awaria z dziećmi. Tak, przepraszam, najmocniej może córka jest niestety chora, bardzo manifestuje, bo nie widzi się mamy, przepraszam bardzo. Więc tutaj, nie szkodzi, więc tutaj... Sama byłam zaskoczona, ale tu no, widać, organizm potrzebował tego, co mu dostarczyłyśmy. No też wiadomo, oparłyśmy się o suplementację, więc bardzo fajnie to zadziałało. Natomiast to, co napisałaś mi dzisiaj, że waga w dół, ale centymetry
No, centymetry się nie zmieniły, tak? Natomiast szczerze mówiąc, nie wiem, czy to wynika z faktu, że każda z nas w inny sposób schodzi z tej wagi, tak? Czy jednej więcej kilogramów spada, a druga schodzi, tak jak koleżanki, w centymetrach. Czy to wynika po prostu z moich pomiarów, które ja wykonuję sama na pewnej kierunku, tak profesjonalnie jak ty? Tutaj to może być różnie, natomiast tak jak właśnie pamiętamy historię Asi, która była nie tej wczoraj, ale tej przedwczoraj, centymetry bardzo ładnie poszły w dół, natomiast waga stała, ona bardzo szybciutko w przeciągu jednego tygodnia schudła 3,3 kg i w zasadzie jest bardzo szczupła, więc zaczęło się rzeźbić pięknie ciało, natomiast już kilogramy nie szły w dół. U ciebie trudno powiedzieć, bo zacznijmy też od tego, albo warto o tym powiedzieć, że przecież mierzymy sobie pewne partie ciała, pewnych nie mierzymy. Czasami mówię, komuś mierzę tutaj ramię i mówię, że nic nie zeszło z ręki, ktoś mówi, panie Kuszko, ale bransoleta jest luźna, pierścionki luźne, więc my też wszystkich części ciała nie mierzymy, więc ani nie mierzymy z buzi, na buzi, na szyi, a przecież to ładnie widać u ciebie, te efekty. Więc no, nie martwmy się, bo na pewno są efekty, ty czujesz po rzeczach pewnie. Tak, ja czuję największe efekty po ubraniach i dla mnie największym wskaźnikiem tego wszystkiego jest moje ogólne samopoczucie. Tak? No i to jest właściwie najważniejsze, żeby się dobrze czuć, a organizm to znaczy, że sam wraca do formy. Bardzo fajnie. Czy, nie wiem, czy tęsknisz za czymś? Bo rozumiem, że nie odczuwasz, że jesteś na jakiejś diecie, bo z tego, co powiedziałaś, nie czujesz się jakoś tam skrępowana, że nie masz narzuconych posiłków, tylko właśnie nauczyłaś się, wiesz, jak masz dobierać posiłki, wiesz, jak masz jeść. Czyli rozumiem, że nie czujesz tego jako właśnie... Nie czuję frustracji, że jestem na diecie. Ja bym to tak nazwała. Nie czuję frustracji, że jestem na diecie, jem do syta, komponuję posiłki według tego, na co ja mam w danym dniu ochotę, tak, bo to też jest ważne, żeby powiedzieć, że po prostu komponuję posiłki tak, żeby je przygotowywać szybko i sprawnie. Jem to, na co mam w danym okresie ochotę, a druga rzecz jest taka bardzo ważna, którą warto podkreślić, że nie mam wilczego apetytu i napadów chęci na coś słodkiego. Wcześniej bardzo często przygotowywałam domowe wypieki, które musiały pojawiać się w naszym domu w weekend, bo po prostu bardzo lubię przygotowywać te wypieki i sam proces przygotowywania sprawia mi bardzo dużą radość, o tym wiedzą moi najbliżsi znajomi na wszystkich imprezach i tak dalej. Natomiast teraz po prostu tego nie robię, tak? Bo jeżeli coś przygotowuję, to no, musiałabym to zjeść. Mhm. Nie przygotowuję, nie mam takiej potrzeby, nie ciągnie mnie do słodkiego. W pracy zaczął się okres jakiegoś tam przedświątecznego podjadania. Po prostu nie czuję. Nie czuję takiej potrzeby, że muszę, potrafię powiedzieć nie, potrafię podziękować i nie mam wyrzutu sumienia. Słuchajcie, jeśli macie pytania, to zadawajcie. Tutaj pani Magda pisze, że w przypadku insulinooporności probiotyki są konieczne. Jeśli tak, to jakie najlepiej zażywać? Słuchajcie, to nie jest do końca tak, że insulinooporność to trzeba koniecznie jakieś tam probiotyki. Zazwyczaj, jeżeli mamy apetyt na słodycze, to znaczy, że jest dysbioza, to znaczy, że jest problem z tą naszą florą bakteryjną. Dysbioza, czyli jest pewnego rodzaju taka nierównowaga, bym powiedziała. Więc jeżeli nie mamy zbadanego jelita pod kątem flory bakteryjnej, nie każdy bada, to po prostu wtedy najlepiej wybrać, jeżeli nie ma zaparć, nie ma jakichś rozwolnień, to wtedy lepiej wybrać te szczepy bakterii, te probiotyki, które mają najwięcej szczepów bakterii, tak? 8, 10 i które przede wszystkim są bardzo dobrze przebadane, bo pamiętajmy, że na rynku polskim są tylko 3 probiotyki przebadane, a mamy ich 270, więc ja tutaj pani Magdo później napiszę, jaki ja polecam, natomiast jeżeli są zaparcia albo biegunki, no to już wtedy można bardziej celować, ale to są też takie domniemania na dobrą sprawę, no można też domniemywać i tutaj celować tymi szczepami, ale tak jak widzisz, Ala, u ciebie, nawet jeżeli doktor myślał, że być może tym pomoże, to okazało się, że to nie zadziałało, bo organizm dodatkowych innych bodźców i czynników potrzebował. Także
To jest bardzo mimo wszystko indywidualne. Zazwyczaj mówię, jeżeli mamy ochotę na słodycze, jest środowisko kwaśne w jelicie, jeżeli jest być może za dużo jadamy słodyczy, no to mówię, to wtedy warto po prostu też odnośnie zaparć, rozwolnień, zrobić wywiad i wtedy dobrać tą probiotykoterapię, bo tak to trudno mi po prostu tak powiedzieć, że na pewno ten probiotyk będzie dobry i on na pewno pomoże, bo mówię, jedne osoby reagują zaparciami, drugie biegunkami, czasami trzeba uszczelnić jelito, czyli właściwie jeszcze inny preparat podać po to, żeby tą dysbiozę wyrównać, to jest jedno, ale przede wszystkim, żeby uszczelnić jelito, żeby nie dochodziło do kolejnych nadwrażliwości też i alergii i różnych dolegliwości. Alu, będziemy się powoli żegnały. Jeżeli macie pytania, to zadajcie, a ja odpowiem pod komentarzami. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Spotkamy się w piątek za tydzień. To już właściwie będzie chyba nasze ostatnie spotkanie, bo już do tego Sylwestra, czy do tych świąt się powrótku zbliżamy. Ja się bardzo cieszę, że czujesz tą poprawę i rzeczywiście nie chodzisz głodna, masz tą energię, coraz więcej masz jej, więc no tylko się cieszyć. Serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.